Tak się zastanawiam, co na to prezesie stacji grupy mediowej Radia Rekord, żeby Paweł Stasiak na przykład poprowadził sobie tak program od czasu do czasu, bo w końcu ma tą rolę gdzieś tam, jak dobrze pamiętam, chyba 2021 rok, ale najpierw Papa Dance, Papa D. I wiecie, co mi się najbardziej podoba, jak czytam te komentarze, że ja czekam na rozmowę z Pawłem Stasiakiem. Czekam, Jezus, Daro, dziękuję Ci za to, że Paweł jest gościem, jak ja uwielbiam. No i właśnie, tak tyle tych komplementów jest tutaj, że ja na razie nie będę o tym mówił, bo Paweł Stasiak jest po drugiej stronie. Halo, cześć. Podsłuchuję cały czas, cześć. Witam wszystkich bardzo gorąco. Miło mi, że możemy pogadać dzisiaj. Fajne te piosenki, wiesz co? Sobie uświadomiłem, że to już 15 lat od wydania płyty Bezimienni, a obydwie piosenki właśnie pochodzą z tej płyty i będziemy tańczyć Bezimienni. Dużo rzeczy się przypomina, ale nie wiedziałem, że to aż 15 lat minęło. Zobacz, ale trochę czasu minęło. I właśnie wiesz co, tak chciałem po prostu nawiązać, bo za chwilę sobie zagram Nietykalni i na historię jeszcze po drodze naszej, podczas naszej rozmowy. One wszystkie mają klimat, mają ciebie, mają zespół. A ten numer, który dzisiaj zagramy premierowo, uwaga, Paweł powiedział, jesteśmy pierwszą stacją w Polsce dzisiaj premierowo, która zagra najnowszy numer Bywa, że i nie tylko sam, bo Sydney Kowalski jeszcze, ale to za chwilę do tego wrócę. Tęsknisz za tymi klimatami, Paweł? Do których? Tych lat 80. 80. i tych, powiedzmy, Bezimienni, no bo ja słuchałem tego numeru nowego, on jest całkiem inny, ty trochę zaskoczysz ludzi. Wiesz co, no gdyby był w klimacie podobnym, no to mógłbym go nagrać z zespołem, a jednak zdecydowałem się nagrać płytę w ogóle całą, nie tylko jedną piosenkę, ale całą płytę samodzielnie, dlatego że miałem to gdzieś tam z tyłu głowy przez cały czas, miałem pewne pomysły, no i wreszcie do tego doszło. Także ona musi być trochę inna od tego, co robię z zespołem, natomiast na pewno jakieś tam elementy będą przemycone, no bo jednak wiesz, no prawie 40 lat spędziłem z tymi muzykami i dokładnie w tej grupie, dlatego no trudno się w jakikolwiek sposób od tego jakoś tam opędzić. No właśnie, i teraz, bo ja wiem, że trzeba iść troszeczkę z nowoczesnością i bardzo dobrze, bo to jest świetny pomysł, że jednak trochę podzielisz, ale to nie jest tak, że nie ma już Papadi, nie. Nie, oczywiście, no, że nie. No. To byłbym nienormalny, wiesz, to jeszcze w przeddzień 40-lecia, żeby taki numer wykonać. Oczywiście, że nie, dlatego uważam, że to jest bardzo dobry moment na wypuszczenie właśnie takiego solowego albumu, bo na pewno nikt nie będzie myślał, że to jest związane z jakimś odejściem. Zespół jest, działa, mamy się bardzo dobrze, gramy cały czas koncerty. Ten sezon był dla nas też bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o ilość koncertów. Spotkaliśmy się z wieloma fanami, także no, cały czas działamy. Myślimy też o nowych nagraniach, także to nie jest to, że zespół całkowicie gdzieś tam tylko wypoczywa albo gra koncerty ze starymi piosenkami, także twórczo też pracujemy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o moje nowe propozycje, no to ja wymyśliłem to już jakiś czas temu, a teraz akurat nadarzyła się dobra okazja, żeby to wszystko zacząć pokazywać. No właśnie, powiedziałeś wcześniej, że będziesz troszeczkę się pokazywał jako Paweł Stasiak, czyli ty, bo nawiążę najpierw do Sydney Kowalski, bo być może niektórzy znają, bądź nie znają. Skąd pomysł przede wszystkim na duet? Skąd pomysł na to, żebyś troszeczkę pokazał siebie z innej strony? Czy idziesz w stronę właśnie nowoczesności? Czy chciałeś po prostu na chwilę odpocząć od czegoś innego i pokazać siebie w innej odsłonie? Wiesz co, to jest chęć rzeczywiście trochę odejścia do takiej muzyki, która może nie jest ze mną jakoś tak kojarzona i pobawienia się też na scenie w trochę inne rytmy. Myślę, że każda osoba, która jest od wielu lat na scenie i śpiewa przez cały czas, ja uwielbiam te piosenki, ta Nietykalni, czy Ola, czy My Story, czy Mona Lisa, czy też te nowsze, śpiewam je cały czas i z wielką przyjemnością i mam do nich ogromny sentyment. Natomiast no wiesz, to można zwariować w pewnym momencie, jeżeli się śpiewa 40 lat to samo i trzeba po prostu pomyśleć nad jakimiś nowymi rzeczami, a poza tym ja się też zmieniam, tak jak każdy z nas. No nie jestem tym samym człowiekiem, którym gdybyśmy byli rówieśnikami, to byśmy byli 40 lat wcześniej, prawda? No ale ty nie jesteś tym samym człowiekiem, który 10 czy 15 lat temu, prawda?
jesteś też na innym etapie i na pewno masz też inne pomysły. Dlatego to wszystko się gdzieś tam rodzi i w pewnym momencie człowiek gdzieś tam w środku czuje, że jeżeli gdzieś czegoś nie wypuści, to wybuchnie. No więc po co wybuchać? Lepiej wypuścić po prostu nowe piosenki, może trochę inne, ale pobawić się i sprawdzić, czy publiczność też będzie chciała czegoś takiego posłuchać. A ja do tego podchodzę, wiesz, w bardzo taki swobodny sposób, bo wiadomo, że gramy cały czas z zespołem, natomiast to są takie moje trochę eksperymenty i bardzo, bardzo to lubię. Wkładam w to dużo energii i cieszę się, że mam szansę to teraz pokazać. No właśnie, jaka to będzie nowa przygoda muzyczna? Jakbyś trochę odsłonił, bo ja wiem, kim jest twoja partnerka w utworze, czyli Sydney Kowalski. Jaka będzie ta płyta? Mówię o tym nowoczesnej odsłonie. Jaki styl? Płyta jest bardzo różnorodna. Na pewno jest to płyta do posłuchania i do zabawy. Nie chciałem, żeby to była płyta jakaś całkowicie, nie wiem, gdzieś tylko do tego, żeby usiąść i słuchać. Natomiast, żeby to była płyta taka, przy której też będzie można potańczyć. Może to nie będzie typowa dyskoteka, może to nie będzie taka muzyka lat 80., ale będzie trochę na przykład muzyki tanecznej z lat 70. też tam w rytmach, ale też trochę takiego nowoczesnego brzmienia, bo to mnie też bardzo nęci i słuchając dużo współczesnej muzyki, to zawsze tak mnie kusi, żeby coś takiego zrobić, dlatego pokusiłem się o to właśnie tym razem i o taką różnorodność zadbałem. Także mam nadzieję, że jeżeli komuś się nawet nie spodoba piosenka, którą dzisiaj przedstawisz, to z następnych będzie mógł sobie też coś wybrać. A dlaczego Sydney Kowalski? Słuchaj, z Sydney spotkałem się w Szwecji, bo dosyć dużo tam czasu spędziłem ostatnio. To było takie spotkanie na jednym z takich spotkań towarzyskich. Okazało się, że Sydney śpiewa, a ja nagrałem w ogóle piosenkę Bywa, że samodzielnie, przygotowując ją do nowej płyty, ale nie byłem przekonany, czy to jest dobry przekaz i czy to jest to, o co mi chodzi. I pomyślałem sobie, że świetnie by ona zabrzmiała właśnie w duecie. I zacząłem słuchać jej wielokrotnie i szukałem głosu, który by do tego pasował. Jednocześnie chodziło mi też o to, żeby to była jakaś taka osoba, która będzie miała taką specjalną wrażliwość, a jednocześnie trochę w głosie takiej melancholii. I jak posłuchałem, bo jak spotkałem się z jednej na tym spotkaniu, powiedziała mi, że śpiewa, puściła mi kilka piosenek, które zaśpiewała, one były w języku szwedzkim, w angielskim, ale zapytałem ją, czy skusiłaby się na nagranie po polsku, bo mimo tego, że urodziła się w Szwecji i to jednak pochodzi z polskiej rodziny i świetnie mówi po polsku. Ona powiedziała, że chętnie by się tego podjęła i że posłucha tej piosenki. No więc jak jej przysłałem piosenkę, to powiedziała, że bardzo jej się podoba i że przyjeżdża na nagrania. Przyjechała do Warszawy, zarejestrowała pierwsze fragmenty i już wiedziałem, że to jest dobry wybór, że to jest dokładnie to, o co mi chodziło i bardzo się z tego cieszę, że taka współpraca tutaj się rozwinęła. Może z tego będzie jeszcze coś więcej, zobaczymy. Może będzie na razie na tej płycie akurat póki co nie ma jeszcze innego utworu z Sydney, ale to zawsze możemy nagrać, jeżeli taki pomysł się pojawi gdzieś w głowie. W każdym razie cieszę się, że właśnie Sydney tutaj zaistniała. Powiedziałeś, że nie ma innego utworu, czy będą jacyś inni goście? Są inni goście, ale może o tych innych gościach na razie nie będę mówił, tym bardziej, że dzisiaj lepiej się skupić na Sydney, bo to jest przecież też jej premiera. Tak jest, dlatego chciałem nawiązać tylko do tej płyty. Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz z najnowszą swoją płytą Pawła, oczywiście Stasiaka, na naszą rekordową antenę. Bywa, że co? No bywa, że czasami jest tak, że jest inaczej niż myślimy, albo dzieją się inne rzeczy i nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie to poukładali. Natomiast są pewne takie sprawy w życiu, które są najważniejsze.
to są nasi bliżsi, to jest miłość, to są uczucia, to są różne sprawy związane z emocjami, z energią i myślę, że o tym powinniśmy pamiętać, być mniej materialni, bardziej duchowi i coś takiego przemycamy właśnie w tym utworze. Ale to fajnie powiedziałeś. Paweł Stasiak, można powiedzieć, i Sydney Kowalski, nie zapominajcie, Papa D jest, nie odchodzi, cały jest. Czas, tak, cały czas. Nie martwcie się tym, że takie zmiany. Nie, no nie wiesz, po tylu latach teraz nagle po prostu wykonać taki manewr, to było naprawdę... To byłby strzał w kolano. Coś nie do pomyślenia. Nie. Pawle, dziękuję ci bardzo, trzymam kciuki za nową płytę. Musimy już kończyć, bo byśmy mogli sobie jeszcze pogadać, ale nie da się tak bardzo czasami. Chyba, że wpadniesz do studia i poprowadzimy razem program. No wszystko jest możliwe. No to byłoby dopiero. Bywa, że Paweł Stasiak, Sydney Kowalski, gramy to zapowiedź nowej płyty Pawła Stasiaka. Pamiętajcie, obserwujcie, zaglądajcie na niego na social media, bo naprawdę i obejrzyjcie najnowszy też klip. Ja do tego zachęcam. Dziękuję ci, Pawle. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Wszystkich pozdrawiam, słuchaczy Radia Rekord.